Wow. Tylko nawet nie spojrzałem, jakie są inne opcje. Pierwszym, co miałem pod ręką, sprawdziłem. Dobra, wiesz co, ja chyba przesiedzę jeszcze z dwa sektory, takie mi się wydaje. Ten i kolejny. Bo mnie wciągło teraz. A jutro nie będę miał za dużo czasu na gaming. Ale jest rodzina. Luther obojętność. Okej, okay, czyli Luther może nas zdradzić. A jak ty byś, Joszko, podszedł do tak jakby całej tej swojej misji? Gdybyś grał jako w Detroit. W kwestii Connora. Jak ty byś prowadził kampanię swoją? Jakieś pomysły masz? Witaj! Chcę zobaczyć się z Rose. Jest tutaj? Czego od niej chcesz? Muszę z nią porozmawiać. Nie chcę z tobą gadać. Odejdź. Proszę, muszę się z nią zobaczyć. Jestem Rose. Co mogę dla ciebie zrobić? Mamacita! Podobno możesz nam pomóc. Pomóc? Chodźcie. Pomówmy lepiej w środku. Hello, my me. Możemy im zaufać? Mamy wybór? Tak. Musimy być ostrożni. W razie czego ucieknie. Wejdźcie. No chyba nas nie zjedzą, nie jesteśmy ludźmi. Jak się nazywasz? Alice. No Alice mogą zjeść, ale... Ona ma gorączkę. Ostatnio nocowaliśmy na dworze. To jest tam, Joszko, do spania? Jest wycieńczona. Na piętrze jest wolny pokój. Połóż ją do łóżka, a ja przyniosę coś na zęb. Adam, pokażesz im drogę? Jest, tak chciałem powiedzieć właśnie. Czekajcie. Nie ma spania, jak jest stream. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A w sumie tak jutro weekend, więc... O, ktoś coś siorbał, słyszałem. Na pewno nie był Luther. Kawusia? Hello? O. Alice, ona tu przyjdzie? No, kładź się. O, widzisz? No, widzisz, tutaj masz iść, Joszko. Do spania, już. Patrz. Bierz przykład z Alice. Chwila, skąd mamy ubrania? To mnie zastanawia, kiedy my ubrania zdobyliśmy? Nie będziesz brał przykładu zamis. O, tak w zimę przyjść, zmarznięte nogi, to jest to. Nie zatrzymujmy się dla mnie. Musimy przejść przez granicę. Musisz odpocząć. Wyśpij się, a jutro wyruszymy w dalszą drogę. Czemu ludzie nas nienawidzą? Nie zrobiliśmy nic złego. Może to nieporozumienie. Może potrzebują trochę czasu, żeby zrozumieć, kim jesteśmy. Czemu nie możemy z nimi porozmawiać? Przecież nie jesteśmy źli. Niestety nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, co lubisz, ale zrobiłam sławne na cały świat spaghetti Rose. O, od razu postawić je na... Uwielbiam cię, Rose. A to coś na gorączkę. Dziękuję. Upiorę to... A dla nas? Jedzenie? A, my jesteśmy androidami. Dobra. Nieważne.
Musisz coś w końcu zjeść. Nie zjadłaś niczego, odkąd uciekłyśmy. Obiecaj, że spróbujesz. Jestem na dole, gdybyś mnie potrzebowała. Wyśpij się, a zobaczysz, będziesz silniejsza ode mnie. Jakiego mnóstwa w grach. Zostanę przy niej chwilę. A, dobrze. Kurde, Luther niby obojętny, jednak pilnuje tej Alice. No, to Joszko do spania. Lecimy. Zamykamy zasłony, gasimy i dobranoc. O nie, proszę, gro nie zacinaj mi się w takim momencie. Please, my guy. Ładnie, gra poszła spać. Okej, chyba będę miał problem. Momencik, muszę szybki Alt F4. Yes. Hold up, Alt F4. Okej, jeszcze raz. Mam nadzieję, że będzie jakiś sprytny dosyć checkpoint. A ten Hank też tak śmiesznie. Raz nas lubi, raz nas nie lubi, później znowu lubi. O, przepraszam, nie zauważyłam, że już jesteś. Wybacz, to się więcej nie powtórzy. Ja... Wykryłam usterkę w swoim oprogramowaniu. To niepokojące. R9 ją zaatakował. Co to jest to R9? I Hank nas znowu nie polubi, bo będę musiał zrobić jedną rzecz, której nie zrobiłem w poprzednim przebiegu. Tutaj jesteśmy! O Jezu! To już drugi glitch podczas tego streama. Jak trzeci będzie, to kończymy to. No, znowu ktoś coś siorbnął. Może to Rose? Nie, analiza pokoju, nie, ukryte przejścia. Dobra, kładź się Alice, kładź się Joszko. Idziemy spać. Ale każdy osobno. No, już śpimy. Kurde, zjadłbym coś. O, bym sobie LoLa zagrał. Kurde, jak ja bym chciał mieć w LoLa grać. Albo jakąśkolwiek inną grę, która wymaga skilla. Poza szachami. Dam radę, Kara. Nie zatrzymujmy się dla mnie. Musimy przejść przez granicę. Musisz odpocząć. Wyśpij się, a jutro wyruszymy w dalszą drogę. Czemu ludzie nas nienawidzą? Nie zrobiliśmy nic złego. Może to nieporozumienie. Może potrzebują trochę czasu, żeby zrozumieć, kim jesteśmy. Czemu nie możemy z nimi porozmawiać? Przecież nie jesteśmy źli. Niestety nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, co lubisz, ale zrobiłam sławne na cały świat spaghetti rose. Od razu postawić je na nogi. A to coś na gorączkę. Dziękuję. U
upiorę to i wysuszę. Dobranoc, Alice. Jestem na dole, gdybyś mnie potrzebowała. O, Luther nas polubił przez to. Może jego też ucałujemy na dobranoc. Wyśpij się. My black friend. Zostanę przy niej chwilę. No teraz korytarz prawdy, trzeba nam tędy przejść. Come on, dawajcie checkpoint. Hello. Jak ci było na imię? Kara. Jestem Kara. A to zbrodnia. Adam. Ja jestem Rose, ale to już wiesz. Chodź, Kara, siadaj. Powiesz mi, co sprowadza tu defekta i małe dziecko w taki mróz? To długa historia. Teraz liczy się tylko to, żeby o tym zapomnieć. I zacząć od nowa. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Alice nie przeżyłaby kolejnej nocy na dworze. Staram się pomagać w miarę możliwości. Było tu nas o wiele więcej. Ostatnio zjawia się was coraz więcej i więcej. Nie wiem, o co chodzi, ale coś jest na rzeczy. Podobno przerzucasz androidy przez granicę. Możesz nam pomóc? Jedyna droga wiedzie przez rzekę, a w zimie wszystko zamarza. Raczej nie będzie łatwo. A po przemowie tego androida w telewizji zrobiło się nerwowo. Będzie bezpieczniej, jeśli zostaniecie tu, dopóki ten szum nie ucichnie. Nie możemy się dalej ukrywać. Alice musi mieć normalne, bezpieczne życie. Musimy przejść przez te granice. Nieważne jak. Proszę. Musisz nam pomóc. Rose, chodź szybko! Dobra, ale wiem, że jako Kara to Alice i nas stawiam ponad wszystko. Kradniemy, zabijamy, co się da. Byleby Alice i my przeżyliśmy. Co się dzieje? Mary. Wyłączyła się. Mariana. Mariana Cross. Uciekliśmy razem. Planowaliśmy, co będziemy robić, kiedy przekroczymy granicę. Kochałem ją. Kochałem ją najbardziej na świecie. Co ja bez niej zrobię? Zostawmy ich. Kaszojat. Alice? Co ty robisz? Miałaś odpoczywać. Nie chciało mi się spać. No chodź, Alice. Nie chciała już siedzieć w swoim pokoju. W porządku, Kara? Tak. Wszystko gra. Myślę, spodnie i dalekie skarpetki, byśmy się przeziębili. Nie po tym, co zrobiły dziś defekty.
To zbyt ryzykowne. Wiesz, co będzie, kiedy policja ich tu znajdzie? Pójdziemy siedzieć, mamo. Rozumiesz to? Siedzieć! Adam! Już o tym rozmawialiśmy. Nie! Tym razem nie odpuszczę! Okej, czyli nie mogę nic zrobić, tylko muszę na to patrzeć. Zniszczysz życie i to dla kogo? Dla kilku maszyn? To nie maszyny! Oni żyją! Ja żyję, ty żyjesz, a oni nic nie znaczą! To wszystko na pewno by się nie wydarzyło, gdyby żył tata! Nie będziemy rozmawiać w ten sposób! Nie pójdę do paki przez to, że chcesz pomagać tym czubkom! Wystarczy, Adam! Wystarczy! Nie słuchaj go. Czasem go to przytłacza, wiesz. Ciężko, bo od kiedy zmarł jego ojciec. Ale to dobry chłopak. Zobaczę, czy dam radę pomóc wam dziś z przejściem. Okej? Zostańcie, niedługo wrócę. Jak na mieszko, śpimy już? Możemy włączyć telewizję. Mieszkańcy Detroit pozostają w szoku po ataku androidów na wieżę Stratford. Maszyny zarejestrowały i wyemitowały na ekranach w całym mieście nagranie, które można opisać jako listę żądań. Nadal nie wiadomo, czy ataki są skutkiem wadliwego działań androidów, czy stoi za nimi jakaś organizacja. CyberLife nie komentuje na razie tych doniesień. A, czy jednak usunęło się. Co to ma list? Wiesz, co tam się wydarzyło, prawda? Coś wiesz, ale nie chcesz mi powiedzieć. Nie ma co naciskać. Luther? Oby Rose szybko wróciła. Kara. Muszę ci o czymś powiedzieć. Chodzi o Alice. Nie teraz, Luther. Pizza? Policja! To policja! Co my zrobimy? Wiedzą, że tu jesteśmy. Musimy im otworzyć. Wiedziałem, że tak się stanie. Szybko, Luther, weź Alice i ukryj się. Na górze. Na górze. Chodźmy, Alice. Jeszcze 2 sekundy. Fuck. Adam, uspokój się. Spokojnie, Adam. Wszystko będzie dobrze. Nie panikuj. Kara się wszystkim zajmie. Dobry wieczór. Przepraszam za najście. Dostaliśmy zgłoszenie o androidach w okolicy. Przez tę aferę z defektami lepiej zachować ostrożność. Chciałbym zadać pani kilka pytań. Mogę wejść? Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może napije się pan kawy? Bardzo chętnie. Czy działo się tu ostatnio coś niecodziennego? Jacyś niezapowiedziani goście? Nie. Niczego nie zauważyłam. Czy w domu jest ktoś jeszcze?
Jeszcze moja córka. Właśnie śpi. Na górze. No, fajny ten ekspres. Duże kubki. Podoba mi się. Kiedyś jeden pomagał nam w ogrodzie, ale już go nie mamy. Co tam jest? A, no to jest ta szafka. Chyba. Tak się stoi, tak po prostu. Dzięki. Nie ma sprawy. O, czyż to? O, fuck! Tego nie schowałem. Jesus Christ! Okej, okay, zero podejrzeń. Jezus. No nie ma tu androidów, nie widzisz? Jak się nazywasz, synu? Adam. Nazywam się Adam. Wszystko w porządku, Adam? Te androidy, one... On... Strasznie się denerwuje tą całą sprawą defektów. Wiesz może cokolwiek o defektach? Widziałeś jakieś? Nie. Nie. Nic nie widziałem. Na mnie już pora. Dziękuję za kawę. Miłego wieczoru. Czy w domu jest ktoś jeszcze? To nic takiego. Nasza pralka. Stary model strasznie hałasuje. Przepraszam za zamieszanie. Dobranoc, pani. Dobranoc, Adam. Bardzo ma dobry słuch, bo ja nic nie słyszałem prawie. Pojechał. Smakowała kawusia, to wypierdala! To Rose! Okej, Luther nas bardziej lubi, więc super. Przygotujcie się. It's time. Pójdziemy wieczorem. Już? Wow. Ciąg o północy. Dalej przegapiliśmy rzeczy. A. A to są chyba po prostu takie rzeczy, na przykład coś w stylu... O, to jest... Policjant odszedł. Mógł nas złapać. Może moglibyśmy zabić na przykład policjanta. Okej, okay, jak długi będzie ten segment? Bo jeszcze ten zagramy i będzie koniec, media mi się wydaje. Transmisji. Osiągnęliśmy nasz cel. Ludzie już wiedzą. Uznali wiadomość Markusa za groźbę. Postąpił słusznie. Inaczej ludzie niczego by nie zrozumieli. Przemoc to nie rozwiązanie. Otwarty konflikt nic nam nie da. Będą nas obserwować. Dlatego cały czas musimy myśleć o opinii publicznej. Od czasu transmisji coraz więcej naszych ściąga do Jerycha. Przynajmniej daliśmy im wszystkim nadzieję. Zabijanie ludzi nie było częścią planu. Oni codziennie mordują naszych. Myślisz, że spędza im to sens powiek? To nie jest powód, żeby zacząć ich mordować. Jeśli zabijanie jest ceną wolności, to zapłacę. Zabijanie nie da nam wolności, co najwyżej nienawiść. Za bardzo lubisz ludzi, Josh. Może cenisz ich życie bardziej niż nasze. Jeśli sądzisz, że mordowanie ludzi da nam jakąś wolność, to jesteś gorsza od... Dosyć tego! No i co teraz zrobimy? Otworzymy naszą własną sieć.
kafejek internetowych. W całym Detroit działa 5 sklepów CyberLife. Sprzedają nas jak zwykłe towary. Zaatakujemy te sklepy i uwolnimy naszych braci. Atakować sklepy? Nigdy tego nie robiliśmy, na pewno są chronione. Mają zabrać... Wiesz co, chyba skończymy to jednak. Zaczęliśmy Markusem, następny stream też zaczniemy Markusem.